Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Nazywam się Aneta Foryś, reprezentuję Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. A spotkanie nosi tytuł Przedsiębiorco, wspinaj się na szczyty innowacyjności. Temat może brzmieć nieco zagadkowo, ale mówić będziemy o innowacyjności, o tym, jak stawać się firmą bardziej konkurencyjną, jak wprowadzać nowe rozwiązania do swojej firmy i też jak skutecznie sięgać po fundusze europejskie, ale też o tym, w jaki sposób firmy mogą liczyć na pomoc, aby skutecznie wdrażać te nowe rozwiązania do swojej firmy. A moimi rozmówcami będą Małgorzata Skrobis, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, zespołu projektu SPIN, Paulina Smaczna-Żmuda z Towarzystwa Geosynoptyków GEOS, partnera projektu SPIN, Agnieszka Nowaczek z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, również partnera projektu SPIN, oraz Bartłomiej Gonciarz, mój kolega z punktu informacyjnego. Przedsiębiorco, wspinaj się na szczyty innowacyjności. Jak już powiedziałam, będziemy mówić o tej innowacyjności, o tym, jak być konkurencyjnym, jak skutecznie sięgać po fundusze europejskie. I temat niezwykle ważny, bo właśnie mówiąc o funduszach europejskich, należy dobrze rozumieć, czym jest innowacja. Jak sytuacja wygląda w tej chwili? Kończą się środki z perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020. I już niebawem zostaną uruchomione nowe środki z nowych programów z tej perspektywy do 2027 roku. Programy, niektóre są już gotowe, niektóre jeszcze są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską, ale już teraz wiemy, że przedsiębiorca, aby skutecznie sięgać po fundusze europejskie, zasadniczo powinien realizować przedsięwzięcia innowacyjne, prowadzić prace badawczo-rozwojowe albo wdrażać wyniki prac B+R. Czym zatem jest ta innowacja? Jak ją należy właściwie rozumieć? Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o innowacje, to tutaj na potrzeby funduszy europejskich została stworzona taka definicja, która mówi, iż innowacja to wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania w odniesieniu do produktu bądź usługi. Więc tutaj od razu należałoby wyjaśnić, co to znaczy wprowadzenie na rynek. Ano, to jest rozpoczęcie produkcji albo rozpoczęcie świadczenia usług w danym obszarze, w danym sektorze. Musi zatem być to innowacja technologiczna, czyli produktowa lub procesowa. Tutaj od razu też należy wyjaśnić, iż poza innowacją technologiczną mamy do czynienia z dwoma innymi innowacjami. Innowacja marketingowa, czyli wprowadzenie nowej metody promocji projektu, albo innowacja organizacyjna, czyli wprowadzanie nowych metod, na przykład przy funkcjonowaniu firmy. Ale jeżeli chodzi o te dwie ostatnie, o te dwa ostatnie rodzaje innowacyjności, one muszą towarzyszyć tej innowacji technologicznej, żeby projekt mógł otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich. Więc to jest tutaj bardzo ważne. Dominować musi innowacja technologiczna. Co to zatem jest ta innowacja technologiczna? Produktowa albo procesowa? Dokładnie tak. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, innowacja technologiczna to po pierwsze innowacja produktowa, czyli wprowadzenie nowego produktu. I tutaj należy mieć na uwadze, że produkt to zarówno wyrób, jak i usługa, natomiast innowacja procesowa to wprowadzenie nowej metody produkcji lub dostawy. A jak zatem powinien wyglądać projekt innowacyjny, aby mógł otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich? To jest bardzo dobre pytanie, bo to spotkanie ma za zadanie właśnie przygotować Państwa do prawidłowej realizacji takiego projektu. Więc tutaj zaczynamy od, jeżeli chodzi o projekt innowacyjny, zaczynamy od badań przemysłowych. Badania przemysłowe to wszystkie kwestie związane z produkcją, z budową prototypu, z budową linii demonstracyjnej, pilotażowej, z tymi testami w tym tak zwanym środowisku laboratoryjnym. I to jest pierwsza część projektu badawczo-rozwojowego. Później przechodzimy do prac rozwojowych, czyli już bazujemy na zdobytej wcześniej wiedzy na etapie badań przemysłowych i tu już przechodzimy w fazę testowania, czyli testowania na określonej grupie odbiorców w określonym środowisku, gdzie ten produkt bądź ta usługa będą później stosowane. I na kolejny etap
to są prace przedwdrożeniowe. I tutaj mamy do czynienia z wszystkimi kosztami, kwestiami związanymi z ochroną własności przemysłowej, z patentami. I jeżeli prawidłowo zakończyliśmy projekt badawczo-rozwojowy, czyli przeprowadziliśmy badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe, jesteśmy gotowi do wdrożenia. I w tym przypadku wchodzimy już w projekt, w tą część wdrożeniową, a część wdrożeniowa to tak naprawdę nic innego jak część inwestycyjna. Mam już opracowany, gotowy do wdrożenia produkt, potrzebuję sprzętów, maszyn, urządzeń, przestrzeni do tego, żebym mógł to uruchomić. I tutaj właśnie mamy tą część wdrożeniową, która nam to umożliwi. No dobrze, załóżmy, że jestem przedsiębiorcą i mam świetny pomysł na nowy produkt. Niech to będzie na przykład innowacyjny rower z wysuwanym zadaszeniem chroniącym przed deszczem. Myślę, że przydatne rozwiązanie i że pomysł tak naprawdę mógłby zrewolucjonizować przemysł rowerowy. No ale od czego zacząć? Czy ten pomysł się powiedzie? Czy wypali? Skąd wziąć środki na realizację tego pomysłu? Na budowę prototypu? Na badania? Pojawia się wiele pytań, wątpliwości i myślę, że taką trudność mają głównie firmy mikro, małe, które nie mają odpowiednich zasobów kadrowych, technicznych do tego, aby realizować takie innowacyjne przedsięwzięcia. Nie mają zapleczy badawczo-rozwojowych. Nie mają osoby, która by podjęła ten temat i pozyskała środki z funduszy europejskich. Od czego więc zacząć? W efekcie często kończy się tak, że takie świetne pomysły na innowacje są chowane do szuflady i nigdy nie ujrzą światła dziennego. Tymczasem w małych firmach, w małych, mikro, średnich firmach jest olbrzymi potencjał i ci mali przedsiębiorcy często mają świetne pomysły biznesowe. Nie można pozwolić, żeby te pomysły się zmarnowały, żeby te pomysły nigdy nie ujrzały światła dziennego. Dlatego, drodzy przedsiębiorcy, jeżeli macie pomysł, trzeba działać. Trzeba działać od razu, nie czekać, dlatego że świat na was nie poczeka. Życie nie poczeka, biznes nie poczeka, konkurencja też nie poczeka. I za chwilę pojawi się ktoś, kto wpadnie na podobny pomysł i po prostu go zrealizuje. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zastanawialiśmy się, w jaki sposób pomóc tym małym firmom uwierzyć w swoje pomysły biznesowe, w jaki sposób dodać im skrzydeł do rozwoju swojego biznesu. I z jednej strony widzieliśmy tą ogromną kreatywność małych firm, a z drugiej strony widzieliśmy ten potencjał, jaki ma region w sferze naukowej. To tutaj w Małopolsce jest wiele uczelni wyższych, tutaj przyjeżdżają rzesze studentów, żeby studiować na małopolskich uczelniach. I tutaj mamy świetnych ekspertów, świetnych specjalistów, którzy pracują na uczelniach. I postanowiliśmy znaleźć powiązanie pomiędzy tymi dwoma światami, pomiędzy kreatywnym biznesem i naukowcami. I w ten sposób powstał pomysł projektu SPIN. Na czym polega projekt? W projekcie eksperci doradzają przedsiębiorcom znaleźć najlepsze rozwiązanie dla ich firmy, i tak naprawdę przejść tą całą ścieżkę od pomysłu aż do realizacji. Mali przedsiębiorcy często mają na swojej głowie wiele spraw związanych z prowadzeniem firmy i nie mają czasu na to, żeby zaopiekować się swoim pomysłem, odkładają go na później, nie mają czasu, żeby przeprowadzić ten pomysł od początku do końca. Dlatego eksperci w projekcie SPIN sprawdzają na sam początek, sprawdzają potencjał tego pomysłu, sprawdzają, czy ten pomysł jest możliwy do realizacji, czy to rzeczywiście można zrealizować. Później sprawdzany jest potencjał rynkowy. Czy są już na rynku rozwiązania, które są podobne, czy ten pomysł rzeczywiście jest innowacyjny. Następnie bardzo ważny temat, eksperci sprawdzają opłacalność wdrożenia takiego pomysłu. Czy ten pomysł będzie opłacalny? Kiedy przyniesie zyski? Kiedy przyniesie zwrot z inwestycji? To są tematy bardzo ważne dla przedsiębiorców i tak naprawdę często decydują o tym, czy przedsiębiorca zdecyduje się realizować swój pomysł. Kiedy już wiemy, że pomysł jest możliwy do realizacji, że ma potencjał rynkowy, że jest zapotrzebowanie rynkowe na taki pomysł, że przyniesie zysk, wtedy pojawia się pytanie, z czego taki pomysł sfinansować? Z czego sfinansować wdrożenie takiego pomysłu?
I nasi eksperci w projekcie SPIN pomagają znaleźć przedsiębiorcy źródła finansowania z dostępnych programów finansowych i wskazują, z których programów przedsiębiorca może aplikować o środki na wdrożenie takiego pomysłu. Jeżeli jest konieczność przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, to również nasi eksperci pomogą w opracowaniu planu takich badań, agendy badawczej, pomogą skompletować zespół badawczy, pomogą znaleźć wykonawcę takich badań, pomogą w dokumentacji, w negocjacjach umów z wykonawcą prac badawczo-rozwojowych. Kim są więc ci eksperci? Kto tak naprawdę doradza firmom w projekcie SPIN? Nie są to urzędnicy, ale eksperci top of the top najlepszych małopolskich uczelni i instytucji. W projekcie SPIN mamy tak naprawdę ekspertów z wielu różnych dziedzin, które są związane z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami. I tak, partnerem w projekcie SPIN, który opiekuje się taką dziedziną nauk o życiu, Life Sciences, jest Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zajmuje się takimi tematami jak biotechnologia, farmaceutyka, kosmetologia, produkcja nowych leków, przetwórstwo żywności. Kolejną dziedziną, którą opiekujemy się, wspieramy w projekcie SPIN, jest energia zrównoważona. I tutaj mamy aż trzech partnerów, trzy takie centra, które zajmują się tą dziedziną. Jest to Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, które wspiera tematy energooszczędności budynków, budownictwa pasywnego. Kolejnym centrum, które zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini, a także partnerem w naszym projekcie jest Towarzystwo Geosynoptyków GEOS. I te dwa centra zajmują się tematyką odnawialnych źródeł energii. Tutaj mamy takie tematy jak energia słoneczna, energia wiatrowa, energia geotermalna, fotowoltaika, pompy ciepła, magazynowanie energii, odzyskiwanie energii. Kolejnym partnerem w projekcie jest Fundacja Progress and Business, która zajmuje się dziedziną technologii informacyjnych i komunikacyjnych. I tutaj mamy takie tematy jak automatyzacja procesów produkcyjnych, robotyzacja, sztuczna inteligencja, nowoczesne systemy informatyczne, systemy wspomagania decyzji, a także wszelkie zagadnienia związane z przemysłem 4.0. Naszym partnerem jest także sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, który zajmuje się tematem szeroko rozumianej chemii, w tym między innymi jest to chemia budowlana, nowoczesne materiały budowlane, nowoczesne surowce budowlane. Naszym partnerem jest również Fundacja Polish Heritage, która w projekcie opiekuje się dziedziną przemysłów kreatywnych i czasu wolnego. Swoją ofertę kierują do przedsiębiorców, takich jak agencje eventowe, agencje kreatywne, hotele, restauracje, kawiarnie, biura podróży, czyli do wszystkich tych przedsiębiorców, którzy zajmują się zagospodarowywaniem naszego czasu wolnego. I ostatnim partnerem w projekcie jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Instytut w projekcie zajmuje się dziedziną produkcji metali. Jest ona związana z takimi tematami jak odzyskiwanie surowców z odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym, ślad środowiskowy, ślad węglowy, ślad wodny, czyli wszelkie tematy związane właśnie ze środowiskiem. A co jeśli przedsiębiorca nie ma pomysłu na przedsięwzięcie innowacyjne rozumiane w kontekście funduszy europejskich? Nie chce prowadzić prac badawczo-rozwojowych, ale chciałby w jakiś sposób ulepszyć swoją firmę poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, może rozwiązanie jakiegoś problemu w firmie. Takich przedsiębiorców też jak najbardziej zapraszamy do projektu SPIN. Nasi eksperci przeanalizują sytuację firmy i wspólnie z przedsiębiorcą udaje się znaleźć naprawdę świetne pomysły na usprawnienie działania firmy. Może się okazać, że taka firma ma na przykład duże straty energii i wtedy udaje się wypracowywać rozwiązania, które pomagają zmniejszyć zużycie energii, a nawet takie rozwiązania, w których przedsiębiorcy mogą produkować własną energię. Może się okazać,
że firma nie nadąża z realizacją zamówień, bo tych zamówień jest coraz więcej i wtedy być może dobrym rozwiązaniem będzie automatyzacja procesów produkcyjnych, usprawnienie tych procesów produkcyjnych. Może się okazać, że firma ma bardzo duże koszty związane z utylizacją odpadów produkcyjnych. I w toku rozmów, analiz, te odpady produkcyjne może się okazać, że można je wykorzystać jako nowe źródło zysków. To jest bardzo ważne, co mówisz. Nową strategią rozwoju Unii jest Europejski Zielony Ład, który opiera się na gospodarce o obiegu zamkniętym, na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii. Unia Europejska ma taką aspirację, aby do 2050 roku stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. I aby to osiągnąć, również i przedsiębiorcy będą musieli przechodzić na gospodarkę niskoemisyjną, ograniczać zużycie energii, wykorzystywać tę energię słoneczną, wiatrową. Zresztą te działania tak naprawdę na dłuższą metę są opłacalne dla przedsiębiorcy, pozwalające zmniejszać koszty zużycia energii. Zgadza się. Widać już w naszym projekcie, już teraz, jak bardzo ważny temat, to jest ten temat, o którym ty mówisz. Mamy aż 4 centra, które zajmują się działaniami wspierającymi tę ochronę klimatu z jednej strony, a z drugiej strony są to działania, które jakoś wpływają na takie bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw. Dla przypomnienia, tematem budownictwa energooszczędnego zajmuje się u nas Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej. Mamy 2 centra, które zajmują się tematem odnawialnych źródeł energii. Jest to Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini oraz Towarzystwo Geosynoptyków GEOS. I mamy też centrum, które opiekuje się tematem gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu. I jest to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zatem w projekcie mamy silną reprezentację ekspertów, którzy właśnie wspierają przedsiębiorców w tych tematach. A czy te usługi są bezpłatne? Czy przedsiębiorca ponosi jakiś koszt? Usługi są dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsiębiorca płaci jedynie wartość podatku VAT ceny usługi. Czy każda firma może skorzystać z projektu? Zapraszamy firmy z Małopolski, takie, które mają swoją siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naszym projekcie. A do kiedy można skorzystać z tych usług? Czy jest jakiś nabór? Nabór jest ciągły. Można skorzystać w każdej chwili aż do 30 czerwca 2023 roku. Wtedy kończy się nasz projekt. Jak w takim razie zacząć? Czy aby dostać się do projektu SPIN konieczne jest wypełnienie jakiegoś wniosku? Tak naprawdę wystarczy do nas przyjść, do Urzędu Marszałkowskiego, punkt kontaktowy dla przedsiębiorców. Tutaj czekamy na Państwa. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ulica Wielicka 72B. Można do nas zadzwonić, można wysłać wiadomość mailową na adres mailowy spin@umwm.malopolska.pl. Pracownicy punktu kontaktowego po rozmowie z firmą doradzą, które centrum z naszej bogatej oferty będzie w stanie najlepiej Państwu pomóc i najlepiej Państwa wesprzeć. Nic nie stoi też na przeszkodzie, żebyście Państwo sami skontaktowali się z wybranym Centrum Transferu Wiedzy. Adresy do naszych partnerów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.spin.malopolska.pl. Zapraszamy oczywiście także do śledzenia naszej strony na Facebooku facebook.com/spin.malopolska. A jakie jest zainteresowanie przedsiębiorców projektem SPIN? Czy firmy z tego korzystają? Pani Paulino, jak to wygląda u Was? Witam Państwa bardzo serdecznie.
Tak, firmy korzystają. Nasze Centrum Transferu Wiedzy, Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, działa z dziedziny energii zrównoważonej. Zwracają się do nas firmy produkujące urządzenia z zakresu OZE, na przykład pompy ciepła, którym doradzamy czy pomagamy właśnie udoskonalić te urządzenia, aby działały one jeszcze bardziej efektywnie, ponieważ wiadomo, że to jest nowa technologia, dopiero od niedawna dostępna na rynku. Ale także zwracają się do nas przedsiębiorcy, mogłoby się wydawać zupełnie niezwiązani z branżą odnawialnych źródeł energii, na przykład restauracje, hotele, drukarnie. Dla tych firm proponujemy usługi wymiany na przykład kotłów węglowych na pompy ciepła, dostosowujemy dla nich zapotrzebowanie na fotowoltaikę, czy tak jak na przykład dla drukarni wykorzystywaliśmy ciepło odpadowe z urządzeń drukujących do ogrzewania pomieszczeń biurowych właśnie dzięki zastosowaniu pompy ciepła. Tej drukarni również doradzaliśmy w zakresie wykorzystania energii fotowoltaicznej, ponieważ mieli bardzo wysoką autokonsumpcję, czyli najlepsze wykorzystanie tak naprawdę tej energii bezpośrednio wyprodukowanej w panelach fotowoltaicznych. Czyli widać, że udział przedsiębiorców w projekcie SPIN stał się takim impulsem do wprowadzenia nowych rozwiązań, tym samym siłą napędową rozwoju firmy. Tak, zgadza się. I tak jak właśnie wspomniałam, nie tylko firmy z branży odnawialnych źródeł energii, ale tak naprawdę każdy przedsiębiorca, który posiada swój budynek biurowy, produkcyjny i który zastanawia się nad ekonomicznym ogrzewaniem czy wyprodukowaniem energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwie. A jak to wygląda w Centrum Transferu Wiedzy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk? Pani Agnieszko. Do nas przychodzą i tak naprawdę zgłaszają się bardzo różni przedsiębiorcy. My świadczymy te usługi doradcze w ramach inteligentnej specjalizacji produkcja metali i wyrobów metalowych. To jest inteligentna specjalizacja o bardzo szerokim pojęciu. My znajdziemy tutaj wszystko i gospodarkę o obiegu zamkniętym, która tak naprawdę jest kluczowa dla rozwoju innowacji właśnie tak w przedsiębiorstwach. To ona będzie determinowała to, w jaki sposób przedsiębiorcy będą się rozwijać. Ale mówimy również tutaj o recyklingu, mówimy o bardzo szeroko pojętej gospodarce odpadami i tym wszystkim, co jest związane z hierarchią postępowania z odpadami. Mówimy o absolutnie nowych technologiach innowacyjnych, tak? I to zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i tak naprawdę w skali całej Europy. To przedsiębiorcy, którzy do nas przychodzą, poszukują zazwyczaj tego nowego modelu gospodarczego. Tak? To oni chcą się dowiedzieć, w jaki sposób takie centrum jak my może im pomóc w rozwoju swojej innowacyjności, w rozwoju nowych technologii, w poszukiwaniu pomysłu na dalszy rozwój swojej firmy. Muszę powiedzieć, że przez te 2 lata tak naprawdę realizacji projektu mamy bardzo dobre doświadczenia. I te firmy są bardzo różne, co nas bardzo cieszy. Jest ich coraz więcej. Są przede wszystkim bardzo różne. Jedne rzeczywiście będą potrzebowały tej innowacji takiej produktowej. Chcą wprowadzić, ulepszyć jakiś swój nowy produkt na rynek. Inne szukają w tej innowacji procesowej i rzeczywiście potrzebują wsparcia w tak zwanych audytach technologicznych. To znaczy my przyjeżdżamy do takiego przedsiębiorcy zazwyczaj na audyt technologiczny, wtedy z nim rozmawiamy. Szukamy wspólnego rozwiązania, w jaki sposób poprawić na przykład jego linię technologiczną, tak aby ulepszyć cały proces. Tak jak wspomniałam, w tym momencie, gdzie mówimy o gospodarce o obiegu zamkniętym, o tak bardzo ważnym aspekcie, który będzie determinował ten rozwój innowacji, szukamy tych rozwiązań win-win, czyli mówimy tutaj o tym, że to win-win musi być korzystne zarówno środowiskowo, jak i ekonomicznie i musi być ekonomicznie i korzystne środowiskowo dla obydwu stron, tak? Czyli zarówno dla środowiska, jak i dla przedsiębiorcy.
W końcu mówimy o ocenie środowiskowej, analizy cyklu życia i śladzie węglowym, bo musimy pamiętać, że tak naprawdę Komisja Europejska teraz wprowadza ten element i firmy muszą się dostosowywać do tych wymogów i rzeczywiście coraz częściej firmy zgłaszają się ku temu, aby pomóc im, w jaki sposób powinny dążyć do tego, aby rzeczywiście liczyć ślad węglowy czy ślad środowiskowy w swojej firmie. I wprowadzając na przykład elementy gospodarki o obiegu zamkniętym, rzeczywiście ulepszają te swoje procesy produkcyjne i procesowe. Państwa jako przedsiębiorców serdecznie zachęcam do skorzystania z projektu SPIN, do skorzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów Centrów Transferu Wiedzy. Wiadomo, że wiedza jest kluczem do sukcesu firmy, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Warto wprowadzać nowe rozwiązania do swojej firmy, stawać się bardziej konkurencyjną firmą, bardziej innowacyjną, po to też, by skutecznie sięgać po środki z funduszy europejskich. Serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejsze webinarium. Moim rozmówcom dziękuję za spotkanie i jeszcze raz zachęcam do skorzystania z projektu SPIN.